Ponad 1500 gospodarstw w Łódzkiem pozostaje bez prądu. To efekt wczorajszych dużych opadów śniegu. Zerwanych zostało wiele linii energetycznych. Wyjątkowo trudna sytuacja panowała dziś w powiecie sieradzkim. To jest ponad 1500 odbiorców i zakład energetyczny cały czas pracuje w terenie i sukcesywnie poszczególne miejsca zostaną, ten prąd zostanie podłączany. Także niektóre miejsca to jest kwestia godzin, natomiast w niektórych może to potrwać nawet do rana. Zajęcia w systemie dwuzmianowym i sale przedzielone prowizoryczną ścianą to codzienność uczniów z przepełnionej szkoły podstawowej nr 2 w Koluszkach. Teraz ma się to zmienić. Przy szkole powstanie nowe skrzydło z dodatkowymi salami lekcyjnymi. Nie chodzi o wielkość sal lekcyjnych. Chodzi o to, że w ogóle tych pomieszczeń przeznaczonych na sale lekcyjne jest bardzo mało i w obecnej sytuacji nie da się powiększyć ani dodatkowo wygospodarować. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić życie bez internetu. Korzystamy z niego codziennie, ale nie wszyscy wiemy, jakie to zagrożenia, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Dziś obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, dlatego marszałek zaprosił do siebie uczniów ze szkół z całego województwa, żeby porozmawiać o tym, co może na nich czyhać w sieci. Wszystko, co raz weszło do internetu, nigdy z tego internetu nie zniknie. Czyli raz zamieszczone zdjęcie przez nas, a i skasowane za nawet kilka sekund, tak naprawdę ono nie znika z tego internetu, bo musimy mieć tą świadomość, że z internetu korzysta coraz więcej osób. Jest to około prawie 7 miliardów ludzi na całym świecie i każdy z tych osób może takie zdjęcie pobrać, przerobić w jakiś sposób i w sposób ośmieszający zamieścić je z powrotem w internecie. Musimy mieć tego świadomość. W Łódzkich Wiadomościach dnia o 18:30. Więcej szczegółów, a do zobaczenia za kilkanaście minut.